Przechodzimy, drodzy Państwo, do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia wysokości środków finansowych na zadania, powierzone budowa i modernizacja punktów świetnych według wskazań. Drodzy Państwo, na ostatniej sesji przyjęliśmy listę rankingową zadań powierzonych w zakresie właśnie rozbudowy, modernizacji oświetlenia na terenie dzielnicy 14. Przeznaczyliśmy na ten cel 35 tysięcy złotych, planowaliśmy przeznaczyć na ten cel. Zgłosiliśmy zadania, natomiast po analizie, którą przeprowadziliśmy, na co zresztą zwracaliśmy uwagę już podczas sesji, no, że tylko część tych zadań będzie możliwa do realizacji w tym roku. Ta część, która właśnie zajmuje najwyższe pozycje, stąd też, jak pamiętacie, mówiłem o tym, że dlatego właśnie z tego powodu te zadania zajmują te pozycje od 1 do 3, bo realizacja kolejnych zadań wiązałaby się z koniecznością zapewnienia finansowania w cyklu wieloletnim. No i dlatego też ograniczamy w tym roku realizację do tych 3 zadań, które możemy w ramach tych środków sfinansować, natomiast kolejne oczywiście będą realizowane według listy rankingowej, którą przyjęliśmy. Stąd też musimy zmniejszyć te środki i stąd też ta uchwała zarządu. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Czy ktoś z Państwa komisję czy opiniowały? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się trzymał głosu? Nie widzę. Dziękuję.